Siemanko, mam na imię Michał, należę do ekipy Rallycross Maniac Team. Mam dzisiaj niezwykłą przyjemność móc uczestniczyć chyba w najważniejszym dniu dla projektu Fiesta Proto RX. Jak wiadomo, między innymi za pośrednictwem kanału Radio Flatout, samochód ten został zbudowany od zera w tajnej siedzibie Avalon Extreme Racing przez niesamowicie pozytywne osoby należące do teamu Money Motorsport. Samochód ten dzisiaj zrobi w zasadzie swoje pierwsze metry, które odpowiedzą na wiele pytań. Nie wliczamy wjazdu na rampę, na hamownię, do garażu. Niestety pogoda nam nie dopisuje. Mamy 7 na plusie, mrzy, więc będzie ślisko. Na rozpogodzenia prawdopodobnie nie ma co liczyć, wręcz przeciwnie, jeszcze spadnie deszcz. Ale w tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć maniaków, tak? Czas na testy. Po drodze paliwo i obie natłoki. Siemanko, Huber. Siema. I po kawkę. Tak, i po kawkę. Możemy jechać dalej. Jest i kierownik, siemanko. Siema ponownie. Tak. Siema ponownie, tak. Kogo moje oczy widzą? To. No i generalnie to... Co to jest? To jest jak dwóch źródków w garażu się zamknie na zimę, nie? No to takie coś wychodzi. Będzie wyższy. Siemanko. Cześć, telewizja. Telewizja. Jaka ładna obudowa różowa. Męska. To jest czerwona. Nie, to jest różowa. Wiesz co, doradzono nam w GoPro, że lepiej wziąć jaskrawą. Łatwiej okay. Je znaleźć. Tak, to też bym się tak tłumaczył. Medie wchodzą? Wchodzą. Póki co tor przysycha, ale może się okazać tak, że jeszcze spadnie deszcz. Ulewy raczej nie będzie, więc może na tych mediach zostaniecie. Zostanie się. Wiesz co, myślę, że na takie przejazdy treningowe to będą sam raz, tym bardziej, że te medie już raczej swoją pierwszą młodość przeżyły. Okej.
nie odpadło żadne na przykład, nie? To nie było wcale oczywiste, zawsze do tego składaliśmy o 23. Ogólne wrażenia? Straszne to jest, nie wiem po co ja to zrobiłem w ogóle. Hałas, drży, wszystko wibruje, klimy nie ma, szyby się nie otwierają, raz gorąco, raz zimno. A, lata, no. Masz rację. Jesteś mądry. No jak? No Jezu, mamy to. Mamy to. Nic się nie zepsuło, to nie było oczywiste. Znaczy dla mnie było, ale nie dla wszystkich. Natomiast tak jak wspomniałem na samym początku, na pewno jest dużo, dużo za wcześnie, żeby cokolwiek stwierdzić na temat prowadzenia auta. No na pewno prowadzi się inaczej niż Lancer. A to czy lepiej, to myślę, że sprawdzi tylko stoper. To będzie wynik miarodajny.